Ministerstwo Zdrowia na początku lipca wprowadziło limit wystawianych recept dla lekarzy, który teraz wynosi 300 recept dziennie. Rekordzista w ciągu ostatnich 2 dni chciał wypisać 60 tysięcy recept, czyli średnio 30 tysięcy recept na dzień. Wprowadzenie limitów miało ukrócić tzw. receptomaty, gdzie lekarz nie widzi pacjentów i wystawia np. 30 tysięcy recept dziennie. Bo jak to jest możliwe? W receptomacie, nie wiem ile teraz recepta kosztuje, 30 zł, może 40, to ile z tego lekarz może otrzymać? 10-20 zł? No to sobie policzcie, 60 tysięcy przez 2 dni razy 10 albo 20 zł. Ale samorząd lekarski stanowczo protestuje przeciwko ograniczeniu praw pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej i arbitralnie ustalanie sposobu, w jaki lekarz może używać narzędzia takich jak e-recepta. Domaga się również niezwłocznie wycofania się z wprowadzenia limitów wystawiania recept.